Cześć, chciałem przygotować odcinek o książkach i pomyślałem, że jak zrobić odcinek o książkach, albo jeszcze lepiej o książkach i biznesie, no bo tak myślę, że trochę nam się uda, to najlepiej to zrobić w Królestwie Książki, czyli jestem w księgarni Sharon, przedstawiam wam Grzegorz Przeliosz, Witam. wydawca i księgarz. Mogę tak siebie określić? Prawda. Możesz opowiedzieć nam w ogóle skąd pomysł na taki biznes, żeby poprowadzić wydawnictwo? Wiesz co, pomysł tak naprawdę przyszedł gdzieś z góry, można tak powiedzieć, ponieważ nie myślałem w ogóle o tym, żeby rozpocząć moje życie zawodowe właśnie w ten sposób. Raczej myślałem zupełnie o czymś innym, o innym biznesie, ale no gdzieś tam rzeczywiście Bóg skierował mnie w moich myślach, w moim życiu do księgarni. Muszę też powiedzieć, że jakby przed tym wszystkim, jak to tutaj rozpocząłem, to też pewien człowiek po prostu zauważył to we mnie. Choć ja tego nie widziałem, on powiedział: zajmij się księgarnią. I rzeczywiście pracowałem jeszcze przed otworzeniem księgarni w innej księgarni, co było takim rzeczywiście chyba kropką nad i do tego, co mam robić dalej. Bo ja nie przedstawiłem, Grzegorz jest właścicielem zarówno księgarni, jak i wydawnictwa Sharon. Ta nazwa nie padła. A co to w ogóle znaczy Sharon? Wiesz co, w ogóle nazwa jest bardzo śmiesznie utkana, bo moja żona właściwie, kiedy mieliśmy otwierać firmę zupełnie nie z powodu księgarni, mówi: dobra, to już wybierzmy jakąś taką nazwę i otworzyła po prostu taką Biblię wielką, ilustrowaną i tam był spis słów. I mówi: o, Sharon fajnie brzmi. I rzeczywiście wzięliśmy to tak po prostu. Natomiast później, jak zaczęliśmy się to wczytywać, to no, było to dla nas bardzo fajne, bo w ogóle słowo Sharon. Niektórzy się pytają, czy to coś, ta księgarnia jest Dwie związana z Sajgonki Izraelem. poproszę, to Tak. znaczy po hebrajsku. Sharon, dwie Sajgonki. Dokładnie. A się okazało, że to jest nazwa doliny, w której spotykają się cztery strefy klimatyczne, co powoduje, że to jest jedyne miejsce właściwie, gdzie jest cały czas obfitowanie. Co przyniosło nam w ogóle jakiś taki obraz, że wow, możemy patrzeć na to tak proroczo trochę, że widzimy, że w każdym czasie ta firma będzie mogła obfitować. Nie mówię o finansach, mówię bardziej o treść, o to, co możemy zrobić. Wow, dzięki za to wyjaśnienie. Ja się teraz dowiedziałem i sobie powiem wam szczerze, że zawsze się zastanawiałem, mówię, no nie znam takiego hebrajskiego słowa Sharon. Nie wiem, co to znaczy. Na pewno. A w ogóle w dzieciństwie byłeś molem książkowym? Tak. Przypomniałem sobie właśnie wczoraj, że byłem mocno molem książkowym i w drugiej klasie pamiętam podstawówki, miałem bibliotekę przeczytaną. Wow. Tak, to Czas. była moja pasja, ale nigdy w życiu nie myślałem, że połączy mi się to z tym, co mogę robić w życiu. Zupełnie nie było No to coś też jestem takiego. tak ciekawy, bo masę książek wydajecie, to po prostu ile razy jakieś takie dobre chrześcijańskie książki się pojawiają, to myślę, że tak w dużych kilkudziesięciu procentach one mają z tyłu na okładce napisane Sharon. To ile książek czytasz teraz rocznie? Rocznie na pewno czytam tyle, ile wydajemy. To O. jest, ponieważ każda książka jakby jest przeze mnie przeczytana, którą wydajemy. No więc jest to, myślę, że jedna książka tygodniowo. Chciałoby się więcej, ale mam trójkę dzieci, więc A masz jeszcze czas czytać książki, których nie wydajecie? bardzo mało, A niestety, to ale rozmawialiśmy o dwóch co najmniej. tak. Wczoraj. Znaczy Takich wydanych w ostatnim roku, nie? Tylko co. tak. Są książki oczywiście, które czytam, ale rzeczywiście już zdarza się to rzadziej. Muszę zacząć mniej wydawać, co spowoduje, że będę czytał inne książki. Czyli wydajecie 50 książek rocznie? No, gdzieś tak pomiędzy 40-50 tytułów. To dużo. No więcej nie możecie, bo nie zdążysz czytać tego, co wydajecie. Dokładnie. Ale serio czytasz, bo to tak dla mnie, serio czytasz każdą książkę, którą wydaliście? Tak. Chciałbym. I rzeczywiście po Wow! przeczytaniu niektórych z nich myślę. To ja znam takich wydawców, ale takich, co wydają, nie wiem, trzy książki na rok, że To by było przeczytają. łatwiej. A dlatego jestem często blokerem. Bo blokerem w sensie czasowym, że po prostu muszą zaczekać wszyscy inni na to, aż ja to przeczytam, aż to pójdzie do druku. A Wow, więc to teraz na przykład szacun. nam leżą trzy książki od 3 tygodni, bo je czytam. No dobra, to ja wiesz co, to myślę, że jesteś najlepszą osobą, żeby poprosić Ciebie o rekomendacje z tego roku jakichś książek, które warto polecić. Z tego Które się roku, co pojawiły. był. Tak. Z ostatniego roku, nie? Tak. Nie wiem, mogę zacząć od naszych, albo mogę zacząć od innych, bo mamy rzeczywiście ten wielki przywilej tutaj, w ogóle ukłony dla wszystkich wydawców. Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować ze wszystkimi wydawcami i jest to dla nas zawsze smutne, kiedy słyszymy, że jakieś wydawnictwo zakończa swoją działalność. Bo. Dobra, to przedstaw nam te książki jako księgarz, a nie jako wydawca. Dobra.
To będzie bardziej takie... Okej. Okay. Bezstronne. Bezstronne. Dobra, to polecę wam kilka takich książek fajnych, które się ostatnio ukazały. To jest autor Reinhard Hitler, Radykalne uczniostwo. Autor, który kiedy wydaje książkę, to właściwie jesteśmy pewni, że kilkaset sztuk zostanie sprzedanych. I nie chodzi tu o ilości, ale chodzi rzeczywiście o treść. Bardzo radykalną, jego świadectwo jest niesamowite. Tutaj pisze typowo o uczniostwie, o tym jak prowadzić innych do Chrystusa, jak prowadzić ich właściwie w wolności do Chrystusa. Więc bardzo polecam w ogóle autora, bo wszystkie jego książki są przełomowe. No i świetni ludzie to robią, też robią to rzeczywiście tak bardziej misyjnie niż biznesowo, także... Dzięki. To jest Reinhard Hitler, Radykalne uczniostwo. Nie czytałem. Ja też korzystam z tych rekomendacji dzisiaj. Dawaj dalej. Następna książka polskiego autora, z której jesteśmy po części też dumni, ponieważ my ją dla tego wydawnictwa i dla tego autora tworzyliśmy, szatę graficzną i tak dalej, ale jest ona wydana jakby przez samego autora, Wojtek Kowalewski, Pytania zmieniające życie. No on tutaj rzeczywiście mówi o pytaniach. Wojtek jest w ogóle mistrzem w zadawaniu pytań, znasz Wojtka. Tak. Więc no tutaj jakby tą swoją wiedzę przerzucił i pokazał, jak dojść do głębi siebie, zadając po prostu sobie pytania. Czytałem jeszcze przed wydaniem, chyba nawet w środku jest jakieś moje życzliwe zdanie. Świetna książka i naprawdę bardzo świeża. Wojtek zaskakuje taką świeżością i fajnymi cytatami, które też w tej książce znajdziecie. Dokładnie. Lecimy dalej. To, co wyszło w ostatnim czasie i jest bardzo ciekawą treścią Roberta Riordana, Boży Generałowie, to jest kontynuacja serii, która była kiedyś Boży Generałowie, upadki i sukcesy. Później było następne i to jest trzeci tom, Wielcy Reformatorzy. I myślę, że o tyle jest to fajnie spisane, bo to są takie pigułki na temat takich najbardziej znanych postaci. Tu mamy Wycliffa, tu mamy Lutra, mamy Jana Husa. Także w ogóle całe te biografie, polecam całą serię, bo naprawdę można się wiele nauczyć. I to jest w ogóle, cała seria jest genialna, ludzie ją po prostu czytają, chłoną, bo wszyscy kochają biografię. Tak, tak, dokładnie. To jest urok biografii, a to jest taka jeszcze inspirująca biografia, czyli też duchowo nas podniesie i wzmocni. Lecimy dalej. Dokładnie. Następną książką jest wydawnictwo Psalm 18 o chłopcu, który spotkał anioła. Też polski autor, Karolina Garnlej-Zgorzelska. Każdemu rodzicowi polecam, żeby przeczytał to swoim dzieciom. Aha, czyli ta książka dla dzieci. To jest dla dzieci książka, natomiast jest tak fajna, tak odkrywcza i tak ewangeliczna, że ja osobiście ostatnio czytam różne książki, już nie historie biblijne, już mamy je przeczytane dosyć, ale z dziećmi tymi starszymi czytam właśnie takie treści. I naprawdę bardzo fajnie dzieci na to reagują. To też jest inne wydawnictwo, więc ponieważ to wszystko ciężko znaleźć będzie w różnych miejscach, to w opisie, jeżeli jesteście zainteresowani, w opisie wrzucimy link po prostu, bo to są różni wydawcy, różne książki, więc pojawi się jakiś link, gdzie te książki można znaleźć. Ale jak to jest książka dla dzieci, to ty też piszesz książki dla dzieci. Też piszę książki dla dzieci. To też, przepraszam bardzo, to znaczy ciebie przepraszam, nie widzów, że cię przedstawiłem, wydawca księgarz, nie przedstawiłem autor. Tak. A tak powinienem, a możesz powiedzieć o swoich książkach. Ja wiem, że to jest niezręczne, ale ja będę szczery, no tu tak, nie wiesz, to jest bez udawania. To są książki Grzegorza, ale wiesz, tak wyglądają. Tanie jest wspaniałego człowieka, ale nie ode mnie, te trzy. A, jaki po prostu czujny i... a ja przepraszam, nie czytałem. Jak nie czytałem, to o nich nic nie powiem. Nic nie powiesz, ale dostaniesz. O, dzięki. Do nocnej przygody. To znaczy powiem tak... z dziećmi moimi. Tak. Albo nie do końca nawet, bo mamy rzeczywiście wiele fajnych historii, gdzie dorośli zaczęli po prostu czytać sami dla siebie. Znaczy powiem tak, rzeczywiście nie czuję się w ogóle autorem, jeśli chodzi o książki, ale był taki czas, kiedy po prostu się modliłem i nagle przyszła mi treść, więc mówię, spiszę ją momentalnie i rzeczywiście zrodziły się trzy takie książki dokładnie w ten sam sposób. Wazuś o wartości człowieka, która jest nawet poprzez zranienia, nie ma innego, Świecik, nie będę opowiadał o każdej z nich, ale bardzo się cieszę, że w ogóle je wydaliśmy i to jest chyba jakieś takie moje dziecko w tej pracy i radość, którą mogła być. I zostało to zauważone, co bardzo się cieszę, bo firma Storytel, a oni właściwie nam wydali w formie audiobooku wszystkie te trzy.
Czyta Maria Seweryn, także bardzo fajny głos. Wow, to no, gratulacje. Dało, naprawdę. Tą książkę jeszcze Maxa... Znaczy tą Maxa Lucado tutaj mam, bo to jest jedna rzeczywiście z ważniejszych książek, jeśli chodzi dla dzieci, którą wydaliśmy i o tą serię staraliśmy się latami pod że tak powiem, presją nawet naszych klientów. Więc bardzo cieszymy się, że nas rzeczywiście przymusili do tego, żeby zdobyć tę książkę. Udało się. I Jesteś wyjątkowy chyba zrobiła największą taką robotę wśród dzieci. Cała ta seria Łemikowa, bo tutaj są postacie Łemikowe. Kto czytał, to już wie. Natomiast rzeczywiście najwięcej jej sprzedaliśmy i jest to taka książka, która pokazuje dzieciom, że ich wartość jest w Bogu, a nie w tym, co kto o nich powiedział, czy to jest dobre, czy złe. Wow, super. Także bardzo, bardzo fajny. W ogóle Max Lucado jest naszym jednym z ulubionych autorów. To ja też bym chciał Wam polecić dwie książki, które w tym roku przeczytałem i myślę, że jak zawsze nie byłem rozczarowany. Jedną mogę pokazać, bo znalazłem ją tutaj na półce, to jest Tomasz Halik, Czas pustych kościołów i druga Tomasz Halik, Cierpliwość wobec Boga. Obie wydało Wam i obie są genialne. Naprawdę, jeżeli szukacie takiej intelektualnej książki ryjącej beret, dającej do myślenia, to jedna jest o całej trudności wiary w Pana Boga, wobec którego trzeba być naprawdę cierpliwym, a druga jest o tym wszystkim, co teraz dzieje się na naszych oczach, czyli w pandemii, kiedy pustoszeją nasze kościoły. Bardzo Wam polecam. Dokładamy na półkę. Dokładamy. Następne to są już trzy, które wydaliśmy w naszym wydawnictwie. Książeczki, może zacznę od najświeższej. Całkowita przemiana finansowa. Być może nie jest to książka typowo chrześcijańska. Napisał ją chrześcijanin, który dostał gdzieś tam w swoim życiu powołanie, aby ludzi wyciągać z długów. A możesz o niej nie opowiadać za dużo, to nie jest wyreżyserowane, okay. Ale ja uważam, że ta książka jest genialna, warto ją kupić. Natomiast ja będę chciał bardzo dużo o niej opowiadać, okay, w odcinkach, zostawiam. Więc jak tu mi wszystko opowiesz, to mi zbierzesz, a ja naprawdę za kilka miesięcy będę chciał opowiadać o tej książce. Przepraszam, teraz tak Ci wszedłem w słowo i gadam za Ciebie. Bardzo Dave Ramsey, Całkowita przemiana finansowa, zapamiętajcie ten tytuł, ja będę do niego wracał tutaj na kanale. I tyle, tak, przepraszam, okay. Cenzor się we mnie włączył, ale myślę, że naprawdę warto. To tak, żeby nie było, naprawdę jest genialna, ale ja chcę ją wykorzystać na gadanku. Ja ogólnie uwielbiam praktyczne książki, które mówią mi, jak zastosować to, o czym autor pisze. Właśnie to jest jedna z tych, a następna to jest Curtis Kleved, 3G, pokolenia czy podasz dalej. Jeśli ktoś szuka książki o wychowaniu, która poda mu bardzo znowu praktyczne kwestie, jak rozmawiać z dziećmi i jak rozmawiać, żeby to pokolenie po nas miało dużo większe znaczenie niż nasze, to absolutnie jest to naprawdę bardzo dobra książka. Ona jakby pokazuje, co zrobić, żeby to pokolenie stanęło rzeczywiście na naszych ramionach i szło wyżej w wartościach i tak dalej. Także świetna książka. Tą książkę dostałem od Grzegorza w prezencie i dopiero przeczytam. Dzięki. To ją odkładam tutaj, żeby nie było, że się nam pomyli. I ostatnia z takich nowości, które polecam, to jest Max Lucado, którego już tutaj wspomniałem, czyli Nie troszcie się. Takie dwa tytuły wydaliśmy, Skąd się bierze szczęście i Nie troszczy się w tym roku, w 2020. Książki, które na pozór z tytułu wydają się bardzo proste, ale jak to Max Lucado, on potrafi zadać takie pytania, gdzie nas po prostu dosięgniemy głębi naszego myślenia, skonfrontuje nasze życie, że czasami sobie myślimy, a tamto nie troszczy się, to jest takie... Wszyscy to mówią, a i tak się troszczymy, nie? Ale właśnie co zrobić, żeby faktycznie się nie troszczyć we własnym życiu? Izunia, zwracam się do mojej żony, tą książkę kupię Tobie w prezencie. Max Lucado to jest ulubiony autor mojej żony, wiecie? Więc jeżeli pozwolisz, to drogą kupna ją nabędę u Ciebie, bo to ulubiony autor mojej żony. To też jakaś rekomendacja. Czyli już masz prezent, pamiątkę z podróży. Tak. Bardzo. Już mam załatwiony prezent na przywitanie. Tak. A najlepszą książkę, jaką wydałeś, taką ever? O moich już mówiłem, tak? Nie, no taką wiesz, naprawdę książkę, z którą jesteś najbardziej dumny, jakby to miała być ta jedyna, dla której prowadzisz wydawnictwo, to jaka to by było? Znaczy, jest wiele takich książek, które, bo je wydaliśmy, więc jakby też jesteśmy nimi gdzieś tam zauroczeni. Jedną z... No nie można kochać wszystkich, no, 50 wszystkich nie, tak bardzo co roku, nie? Absolutnie nie. Niektórych nawet nie lubię, jak się okazuje. Ale jest wiele, które rzeczywiście lubię. Tutaj nie przyniosłem teraz pokazać, ale jedną chyba z takich też... Lubimy w ogóle polskich autorów. Cieszymy się, że coś tworzą i tak dalej.
I tutaj Pocałunek Nieba Wojtka Walaszczyka, to jest akurat osobiście moja rodzina, mój szwagier, ale Pozdrawiamy treść, Wojtka. tak, pozdrawiamy Wojtka, natomiast książkę, którą napisał o tym, co Bóg może zrobić w polskim kościele, jest dla mnie też bardzo niezwykła i to była taka Czytałem ważna, niezwykła. Ważna książeczka dla mnie. Chociaż ja czytam 50 rocznie. No, to dobrze w sumie. Masz więcej czasu na filmy. Oczy mam zdrowsze. Tak. Jeśli chodzi o takie najważniejsze książki dla mnie, to jedna z ostatnich, którą wydaliśmy, co prawda chyba z dwa lata temu, Łaska na co dzień, codzienne rozważania Paula Davida Tripa. Każdy, kto czytał tą książkę, kto nie wiem, dzisiaj nas tutaj ogląda i widzi tą książkę, to wie, że to jest skarbnica na temat łaski, na temat pokazania każdego dnia nam, jak nasze życie może wyglądać, jeśli zastosujemy w nim łaskę. Dla mnie niezwykła, my osobiście w pracy czytamy ją codziennie i codziennie przynosi nam, szczególnie w czasie tych pandemii, która tam się zaczęła w marcu, to była dla nas jak odpowiedź na każdy dzień i dodawała nam otuchy, inspiracji, także bardzo, bardzo się cieszę, że to wydaliśmy. Jedna z ważniejszych pozycji, jak to ktoś powiedział, jedne z najlepszych rozważań, które zostały wydane na naszym rynku i tutaj się zgodzę. Już niedługo nowe wydanie, tutaj mamy taką miękką oprawę, za niedługo zintegrowana oprawa z rekomendacjami polskimi, także będzie ciekawie. Natomiast jedna z ważniejszych książek, to było już dobre 8 lat temu albo i 9, którą wydaliśmy i tu uwaga, bardzo Was proszę, żebyście tutaj nie chłostali nas za to, ale no muszę powiedzieć, jeśli pytasz, która książka wywarła A dla jak mnie... jak macie chłostać, to mnie. Grzegorza, nie mnie. Dokładnie. To jest książka, która ja budziła... Ja tutaj siedzę na kanapie i słucham. Dokładnie, to Ci opowiem. To jest książka, która wzbudziła rzeczywiście kontrowersje na naszym rynku, przeznaczy niby królować Josepha Prince'a, ale to jest książka, która chyba najbardziej mnie przemieniła. Dała mi najwięcej wolności w myśleniu o tym, kim ja jestem w Chrystusie i te wszystkie treści, które były dla mnie często zawiłe, biblijne, on po prostu mi je uprościł. Wiem, że wielu jakby może nie podzieli mojego zdania, ale rzeczywiście no, to była dla mnie jedna z ważniejszych książek i mam mało książek, które przychodzą do nas ludzie i mówią nam, że to zmieniło całkowicie ich życie, a ta książka rzeczywiście zmieniła życie wielu ludzi. Super. Ja generalnie mam zasadę, że nie czytam komentarzy hejtujących na dole, nie czytam tych wszystkich postów, kontrowersji i tych wszystkich takich krytyk, bo każde kazanie jest herezją, więc jak ktoś się chce przywalić, to się przywali do najbardziej ortodoksyjnej książki, a jak już ma takie usposobienie, że wszystko jest na nie, to nawet do Biblii się będzie doczepiał, do tłumaczenia na przykład, nie? Że wszystko nie jest tak, jakby było, ale wybitni teologowie, tacy jak Bonhoeffer, powiedzieli, każde kazanie jest herezją, w sensie nie da się powiedzieć całej Ewangelii w 40 minut, czy w 30 minut, czy w 20 minut, nie da się na 300 stronach jednej książki wyjaśnić całej Biblii, ale zawsze każdy autor naświetla tylko jakiś fragment Bożego objawienia i myślę, że warto czytać z takim nastawieniem. Ten fragment jest dla mnie darem, więc dzięki za to polecenie. Coś jeszcze chcesz polecić? Bo ja chcę tak ostatnio trochę zmienić temat. Ostatnią książeczkę, którą Wam polecę, to jest Poznaj Biblię 24 godziny. Tytuł? Tę książkę widziałem u mojej teściowej na parapecie. Też bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że mama ogląda zawsze te vlogi, więc serdeczne pozdrowienia wysyłam do Krakowa i widziałem tę książkę tam i też tak ją, nie powiem, że przeczytałem całą, ale przy śniadaniu ją sobie otwierałem i tam poszczególne rozdziały czytałem. Tak, dla mnie jest, czytałem. Tytuł jest, wiesz, tytuł jest taki dosyć, nie ma szans, żeby poznać Biblię 24 godziny, natomiast Chuck Missler no, jest niesamowity jakby w swojej mądrości, w tym, co Bóg mu przekazał, ale on pokazuje jakby Biblię jako całość i to jest dla mnie coś niezwykłego, że on rzeczywiście pokazał, żebyśmy zobaczyli Biblię od A do Z i wtedy dopiero zaczęli jakby komentować ją i choćby takie, nie wiem, apokalipsa, tak? No, niezrozumiały temat dla wielu i tak dalej. On mówi, no nic bardziej mylnego. Mówi, tylko musimy dowiedzieć się, co było przed napisane, co było w Księdze Daniela, co było w innych księgach. Mówi, skoro jest to nazwane objawieniem, znaczy, że powinno to być coś objawiającego, a nie coś bardzo zakrytego. Super. Także zachęcam, jeśli ktoś chce poznać jakby budowę Biblii i zacząć czytać trochę z innej perspektywy Biblię, no to Chuck Missler. Dzięki Grzegorz za te rekomendacje. Bardzo fajne książki i z różnych stron wydawniczych świata. Także że bardzo fajny przegląd. Ja chciałbym Ciebie jeszcze tak spytać o biznes, bo jesteś przedsiębiorcą.
o wartości, jakimi się kierujesz. Takie twój kompas w biznesie, który prowadzisz. Bo to też jest ważne, żeby być przedsiębiorcą z wartościami. Tak, tak, tak. To znaczy to, co jest dla mnie chyba takim najważniejszym, to być, jakby słyszeć głos Boży w tym wszystkim i za nim podążać. To jest dla mnie właśnie ostatnio to, co jest gdzieś tam moim stwierdzeniem tego, jak to robimy, że jeżeli cokolwiek tu się z tym miejscem wydarzy, cokolwiek wydarzy się z księgarnią, z wydawnictwem, to i tak najcenniejsze zostanie to, że jakby doświadczyłem Bożej obecności w wielu kwestiach i Jego prowadzenia. I to właściwie jest dla mnie najbardziej cenne, bo nawet jeśli będę miał wyjść, zamknąć za sobą drzwi, to jest dla mnie coś, co ukształtowało właściwie moje życie i ukształtowało wartości, które tutaj wyznajemy. Jednym z wartością, i to chyba dla mnie było najbardziej trudne w mojej pracy, ponieważ my pracujemy tutaj, mamy zespół 10-osobowy, co nam, no jak wiesz, praca z ludźmi jest różna, ale rzeczywiście mamy świetny zespół i zawsze zasadą było to, żebyśmy tworzyli tutaj taką atmosferę bardziej rodziny i domu niż biznesu, dlatego że jakby wiem, że za 10 lat czy za 20, to mi zawsze żona powtarza, mówi, za 10, za 20 lat co będą ludzie pamiętali, czy będą pamiętali projekt, na którym pracowaliśmy, nie zdążyliśmy, nie wiem, były jakieś problemy, czy będziemy pamiętali to, jak zareagowaliśmy, jakie były relacje. No i stwierdziliśmy, że te relacje są dla nas ważniejsze i że te projekty, nawet jeśli, nie wiem, są nieudane, to po prostu uczymy się. Natomiast staramy się rzeczywiście, i myślę, że tu pracownicy, mam nadzieję, żeby potwierdzili, że staramy się tworzyć to miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie możemy być szczerzy ze sobą i gdzie możemy nie bać się siebie nawzajem. Ja powiem wam jedną historię, to też powiem tobie, Grzegorz, bo bardzo mi tą historią wczoraj zaimponowałeś, a nie mówiłem tobie tego. Wczoraj byłem tutaj w księgarni i szybko wrzuciłem tak na Instastory szybki, krótki film, tak po prostu przedstawiający twoją księgarnię i też książkę Półmetek. I to jest książka w prawie wydawniczym, tak jest, że kiedy kończą się na jakąś książkę prawa autorskie, to potem już wydawca nie może jej dystrybuować. Tak. A ja uważam, że książka jest genialna. Ona odniosła sukces w Stanach, odniosła sukces w Polsce, no ale po prostu wygasają prawa i za chwilę książka pójdzie na przemiał, więc Grzegorz ją zgodnie z polskim prawem sprzedaje za symboliczną cenę 2 złote. Ja chciałem wam tę książkę polecić, bo naprawdę uważam, że warto ją przeczytać. To jest książka dla mężczyzn w okolicach 40 roku życia, czyli na półmetku, przed kryzysem wieku średniego, albo w trakcie, albo po. Naprawdę jest genialna, jeszcze raz ją polecę. I wiecie, to jest żaden biznes, że ja ją polecam. Jeżeli ty ją sprzedajesz za 2 złote, to nie są pieniądze, więc ja nie jestem opłacony. Po prostu wszedłem i też z poczucia misji mówię, ta książka może komuś uratować życie. Warto ją przeczytać, ale ta cena 2 złote to jest po prostu żenująca cena. Nikt nie uwierzy, że dobra książka może być za 2 złote. Więc ja mówię, Grzegorz, czy z tą ceną da się coś zrobić? Bo nie można sprzedać książki. Ja nie mogę reklamować książki za 2 złote, bo nikt mi nie uwierzy, że ona jest dobra. Nikt nie zna tych niuansów. Ja dopiero chyba 2 lata temu się dowiedziałem, że tak to działa, że te książki idą na przemiał właśnie i trzeba je jakoś uratować. I ja mówię, no hej, co z tą ceną? I tak akurat rozmawialiśmy też, ktoś jeszcze był z twojego wydawnictwa i taka rozmowa, różne scenariusze, ale Grzegorz mówi, ale nie, my nigdy jako firma nie podnosi, jeżeli obniżyliśmy cenę, to nie podnosimy ją po to, żeby ją obniżyć, niech idzie po 2 złote. I byłeś w tym tak pryncypialny i zasadniczy, że bardzo mi to zaimponowało, nie? Tak powiedzenie, naszą wartością jest to, że nigdy nie robimy tego, co się robi w biznesie, że pompujemy cenę do góry tylko po to, żeby dać pseudopromocję. Jeżeli obniżyliśmy cenę do 2 złotych, to po prostu, a chyba też kilka dni wcześniej obniżyliście, więc wszystko jeszcze dało się odkręcić, ale bardzo mi to zaimponowało, wiesz, bo to jednak ważne jest. Cieszę się. Znaczy, mam nadzieję, że tobie się opłaca mieć biznes z wartościami, że możesz to powiedzieć, że to się opłaca, ale dla klientów, dla mnie to jest bardzo imponujące. Tak, no dla nas jest, oczywiście, no jakby wszyscy funkcjonujemy tutaj i naprawdę dzięki Bogu jest jak jest. Natomiast mogę powiedzieć, że to jest, dla mnie jakby ta praca jest na tyle fajna, że jakby to, co Bóg mi dał, niezwykłe jest to, że ja nie muszę w niedzielę wieczorem drżeć o to po prostu, co będzie w pracy, ale mam ekscytację
na podstawie tego, co jutro będzie. I piątek nie jest dla mnie najszczęśliwszym dniem, bo się kończy praca. Może dla pracowników jest troszeczkę inaczej, bo wiadomo, no jakby pracują i chcą mieć wolne, natomiast ja naprawdę cieszę się na dzień pracy, cieszę się też i na wolne, ale ekscytacją jest dla mnie całe to obserwowanie, co Bóg jeszcze może zrobić z nami, bo to jak nas rozciąga, jak nam pokazał wiele rzeczy, nie wiem, sam w moim charakterze, tak, które chcę zmieniać przez tą pracę, ale też i w tym, jak zmienia nasze myślenie, nie wiem, na temat finansów. Wiesz, zaczynaliśmy w ogóle od długu, pamiętam chyba 14 300, tylko tyle dostaliśmy debetu, a dzisiaj jakby pozwolił nam Bóg rzeczywiście, nie wiem, być w takim, a nie innym budynku, mieć taką, a nie inną księgarnię. I to jakby, ja jestem absolutnie pewny, że to jest tylko z Jego łaski i gdyby On się do tego nie przyznał, to żaden z nas by tutaj nie miał prawa w ogóle funkcjonowania, więc jakby to sobie przypominamy każdego dnia. Ostatnio mieliśmy takie spotkanie z pracownikami na temat jakby ważności tego i w ogóle po co to jest, że rano siadamy i modlimy się wspólnie. Rzeczywiście dla mnie to jest jeden z ważniejszych punktów dnia, najważniejszy. Powiedzmy, on trwa tam 5 do 15 minut, ale dla mnie jest ważne, żebyśmy zwrócili choć na chwilę w tym dniu wzrok na tego, który to wszystko tworzy. Wow. I wiedzieli, że to tak naprawdę on jest twórcą, a nie my. I gdyby nie on, to możemy się starać i robić wiele, a to nie wyjdzie po prostu. Za kilka miesięcy zapukam do Ciebie, bo w ogóle tak szykuję nowy projekt, to będzie robienie podcastów. Mhm. I chciałbym, żebyś był jednym z gościem. Ja bardzo. Właśnie w takim temacie biznes z wartościami. Dzisiaj pogadaliśmy o książkach, ale jeżeli nie masz nic przeciwko, to będę Cię namawiał na to, żebyś przyjechał do Bydgoszczy i poopowiadał troszkę o tym. Wiesz, internet to jest takie demokratyczne bardzo medium. Wszyscy wchodzą, jakby ktoś teraz tak ogląda nasz odcinek, ale nigdy nie miał do czynienia z taką chrześcijańską literaturą, po prostu ściągnął go ani z chrześcijaństwem, a raczej ma jakąś nieufność wobec religii Pana Boga, to jeszcze jaką książkę dla takiego widza byś polecił? Rzeczywiście mamy w ogóle często tutaj klientów stacjonarnych, którzy albo poszukują czegoś, jak już tu wszedłem, no to może mi coś polecić. Niektórzy uciekają oczywiście, ale... Jak zobaczą te wszystkie kubki z tak. Naklejki. Mówię, czy macie coś bez Słowa Bożego? Gadżeciarze, omijajcie ustroń, naprawdę. Tu można po prostu wyjść z pełnym bagażnikiem różnych fajnych gadżetów. To prawda. Natomiast no jest kilka takich książek, oczywiście zawsze polecam, jeśli ktoś już szuka, takie rzeczywiście dla sceptyków, dla tego, kto się zastanawia w ogóle na temat Boga, to Tim Keller bardzo polecam, Bóg, czy są powody, by wierzyć, szczególnie jak ktoś ma takich, powiedzmy, ludzi bardziej intelektualnie rozwiniętych, którzy chcą jakoś tak być przedstawione, to absolutnie ta książka. Uważam, że Krzyż Króla Timothy'ego Kellera również jest bardzo fajna. Historia świata w życiu Jezusa, odkrywcza i dla chrześcijan, ale myślę, że dla ludzi, którzy nie mieli do czynienia z chrześcijaństwem. Często oczywiście polecamy świadectwa, bo ludzie kochają, tak jak mówiłeś, biografię, więc polecam często tą książkę Ratunek, bo to jest 7 historii nawróceń i to takich nie jakichś, wiecie, odpałowych, że teraz, nie wiem, ktoś tam po prostu zmartwychwstał, czy został zmartwychwskrzeszony, jeśli ma to być poprawnie. Natomiast opowiada po prostu o normalnych historiach ludzi, którzy spotkali nagle Boga na swojej drodze. I to uważam jest bardzo fajna książka. Natomiast często też polecamy powieści, po prostu. Przez powieści mamy mnóstwo historii, gdzie ludzie się nawrócili, gdzie zaczęli w ogóle szukać tematów tematów Boga i odpowiedzi na różne pytania. Jedną z takich, którą polecamy, nie mówię tu o Francine Rivers, bo ją wszyscy znają, natomiast Lynn Austin to jest autorka, dla mnie odkrycie kilka lat temu, totalne odkrycie. To jest akurat fikcja biblijna, więc jakby historie biblijne spisane w powieści, ale powiem Ci, to jest dla mnie to są hity. To jest akurat, takie grube, jak wydaje Ci się, też grube. Czytasz? Powiem Ci tak, tą książkę w formie powieści, w ogóle Lynn Austin, jak zaczniesz czytać, no to jest problem, bo do 3 rana, wiesz, czy 4, po prostu mówię, jeszcze trochę się dowiem więcej, więc polecam. Natomiast chyba brakuje też u nas takiego polskiego, wiesz, autora i tu Ciebie zachęcam do tego, żeby zrobić taką książkę, gdzie ktoś, kto poszukuje, kto pyta na temat Boga, znajdzie tak naprawdę polskiego autora,
Nie, ludzie kochają to, że jakby mogą się odnaleźć w tym, nie wiem, że choćby napiszesz, że mieszkasz w Bydgoszczy, to dla nich to już jest coś znanego, tak? Jeżeli ktoś powie, mieszkam w jakimś tam stanie i tak dalej, no to jest wszystko takie filmowe i medialne. Natomiast ludzie chcą jakby trochę tego swojego serca, więc myślę, że potrzebujemy książki, która powie nam o Bogu, ale w realiach polskich i w tym, żeby mogli się odnaleźć, to jest w moim kraju, ktoś to napisał z mojego środowiska. Mam przyjaciela, który co roku jak mi składa życzenia urodzinowe, to mówi, żebyś wreszcie zaczął pisać to, co gadasz. Także No. ta zachęta dochodzi z różnych stron, dzięki to. Może zacznie mi ciążyć. No okej, niech ciąży. Może zacznie mi ciążyć, dzięki. Zachęcamy polskich autorów. Wiesz co, chciałbym podziękować Tobie. Bardzo, bardzo fajne spotkanie i myślę, że o tyle fajniejsze, że co jakiś czas staram się zrobić odcinek o książkach, ale zawsze jak ja robię, to muszę opowiedzieć o książkach, które znam. A to jest o tyle fajniejszy i bogatszy odcinek, że mogłem też posłuchać i dowiedzieć się o książkach, których nie znam. Wielkie dzięki. To jest po to, żeby rekomendować dobrą literaturę, więc i ją popularyzować. To możemy zaproponować jakieś takie popularyzatorskie działanie? Możemy. Co Tak? proponujesz? No to ty masz książki Do rozdania. do rozdania, którymi. Wiecie co, proponuję coś takiego. Jeżeli w komentarzach pod tym odcinkiem napiszecie swoje ulubione książki, te, które dla was są najważniejsze, to ja po pierwsze poczytam, po drugie w miarę się na tej społeczności, na tym kanale znamy, więc też będę ciekawy i to jakaś forma poznania się, kiedy dowiem się, co dla was jest ważnego, jakie książki wy cenicie, jakie lubicie. Może to będą dla mnie też jakieś podpowiedzi, że o, już tyle o tej książce słyszałem i znowu ona się tyle razy powtarza, więc muszę do niej zajrzeć i się z nią zapoznać. Więc proszę w komentarzach napiszcie po dwie, trzy, cztery swoje ulubione książki, a potem z tych komentarzy wybierzemy, nie wiem ile, Pięć. pięć. Pięć, tak po prostu wybierzemy od czapy, to nie za treść, nie za ładność tych komentarzy, tylko je po prostu wybierzemy i pięć osób tak wybranych zaczepię was w komentarzach i powiem, że sobie możecie dowolną książkę wydawnictwa Sharon po prostu wybrać i dostaniecie ją w prezencie. Okej, to może zróbmy jeszcze coś takiego, tak sobie teraz myślę, że jeśli ktoś z Was pisze o całe zamówienie, które złożycie w naszym sklepie www.sharon.pl i wpiszecie pastor, to wasze całe zamówienie zostanie obniżone o 15% wartości waszego koszyka. Wow. Także niezależnie, czy to, co Dzięki. tutaj Nie polecane planowaliśmy było, tego. to nie. Te pięć A książek tak sobie, planowaliśmy, a tak. to nie, ale tak szczodre masz serduszko. Staramy się. Super. To ja wam powiem tak, że ja szykuję się na serię z Dave'em Ramsey'em, naprawdę, bo hojność jest w ogóle wartością. Naprawdę zachęcam was do hojnego życia i dzięki za ten improwizowany rabat, więc jeżeli w koszyku wpiszecie Michał Wodarczyk, to macie 15%, a dla Pastor. 5 dla Michał Wodarczyk, pastor. Damy Dobrze. pastor. Samo słowo pastor, Pastor. żeby było Okej, okay, łatwo. żeby było prosto. Pastor. Czyli wpiszcie w koszyku pastor. Niektórzy z was pierwszy raz użyją słowa pastor. Ale 15% czeka dla was rabat. A w komentarzach piszcie swoje ulubione książki i tam czeka na was 5 prezentów. Dowolna książka z wydawnictwa Sharon. Dzięki Grzegorz, dzięki za ten wywiad, dzięki za Dzięki również. prezenty dla widzów, dzięki za rabaty. To zawsze jest bardzo miłe i popularyzuje dobre treści. Na stronach księgarni Sharon znajdziecie masę książek ze wszystkich wydawnictw, więc warto tę księgarnię odwiedzić i warto wpisać pastor w koszyku. Na razie, do Na razie, zobaczenia. do zobaczenia.